za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Nasz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Bartel, będzie Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać Pany. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Jak Czaniecki do Poznania, poszedł z nim za Boże, dla ojczyzny ratowania, rzuci się przez morze. Nasz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słucha jedno, bo to nasi piją tarabany. Nasz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Witam serdecznie wszystkich radnych oraz przybyłych gości. Zgodnie z procedurą wyborczą nastąpi teraz wręczenie zaświadczeń po wyborze na radnego województwa lubelskiego. Bardzo proszę Panią Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Panią Edytę Terębę o dokonanie tej czynności. Proszę bardzo. Czy wszyscy z Państwa radnych wybranych do sejmiku województwa lubelskiego,
Ja Państwu serdecznie gratuluję. Gratuluję w imieniu własnym, w imieniu członków Komisji Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz w imieniu nieobecnego tutaj z przyczyn służbowych komisarza wyborczego. Tak w ostatnim zdaniu sparafrazuję maksymę Marka Cicerona, która w mojej ocenie w pełni oddaje istotę Państwa służby na rzecz województwa, naszego województwa. Dobro Rzeczypospolitej i dobro regionu najwyższym prawem. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Babisz. Pani Anna Paluch. Pani Barbara Waliszewska. Pan Krzysztof Wojewski. Pan Jacek Bury. Pan Krzysztof Gałaszkiewicz. Pani Maria Gmys. Pani Ewa Jaszczuk. Pan Grzegorz Kapusta. Pan Krzysztof Komorski. Pan Leszek Kowalczyk. Pani Bożena Lisowska. Pan Przemysław Litwiniuk. Pan Ryszard Majkowski. Pan
Michał Mulana. Pan Michał Piotrowicz. Sławomir Skwarek. Pan Tomasz Solis. Zbigniew Wojciechowski. Pani Zosia Woźnica. Nie widzę, że ktoś z Was,
Teraz zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji przystępujemy do złożenia ślubowań. Proponuję, aby zgodnie z przyjętym zwyczajem listę radnych do ślubowania odczytywał będzie najmłodszy radny, jest nim pan Konrad Serc. Proszę pana radnego o podejście do listy. Pan Krzysztof Babisz, pani Anna Baluch, pani Barbara Barszczewska, pan Krzysztof Bojarski, pan Arkadiusz Bratowski, pan Jacek Bury, pan Krzysztof Groszkiewicz, pani Maria Gmys, pan Krzysztof Grabczuk, pan Jad Hajdar, pani Ewa Jaszczuk, pan Grzegorz Kapusta, pan Krzysztof Komorski, pan Marek Kos, pan Leszek Kowalczyk. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pani Bożena Lisowska. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pan Przemysław Litwiniuk. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pan Ryszard Majkowski. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pan Michał Mulawa. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pan Michał Piotrowicz. Ślubuję, tak mi dochodzi. Pan Zdzisław Podkański. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Mieczysław Ryba. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Piotr Żetelski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Konrad Sawicki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Sławomir Skwarek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Tomasz Solis. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Sławomir Sosnowski. Pan Jerzy Szwaj. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Zdzisław Szwed. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Marek Wojciechowski. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Zbigniew Wojciechowski. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pani Zofia Woźnica. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Grzegorz Bruber. Ślubuję, tak mi dopomóż. Czy wszyscy radni złożyli ślubowanie? Informuję, że zgodnie z podpisaną listą obecności i systemem elektronicznym na sali jest 33 radnych, co stanowi niezbędne kworum do obradowania i podejmowania uchwał. Stwierdzam, że zgodnie z podpisaną 19 Statutu Obywatelstwa Lidowskiego nasze dzisiejsze obrady są prawomocne. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum na urzędzie elektronicznym. Zyskamy kworum.
Szanowni Państwo, teraz wybierzemy sekretarzy dzisiejszych obrad. Proszę o zgłoszenie kandydatów na sekretarzy. Proszę bardzo, czekamy na sekretarzy. Chciałbym zgłosić na sekretarza dzisiejszych obrad pana Marka Wojciechowskiego. Zgadzam się. Wyrażam tę sprawę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, może z próbami. Proszę bardzo. Proszę na sekretarza swoją osobę zgadzać. Proszę bardzo, proszę.
Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Kto
najpierw wstrzyma się od głosu, proszę podnieść się na rękę, na wstawięcie przedstawienia, które nam się zgodę, wstrzymuje się. Dziękuję. Proszę sekretarza o poinformowanie o wyniku głosowania. 33 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw. Stwierdzam, że bez względu na większość proszę zmieniliśmy porządek obrad w tym punkcie. Szanowni Państwo, zmieniliśmy porządek dzisiejszych obrad i przechodzimy teraz do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego sejmiku druk nr 1 omiany na 1/2018. Proszę o zgłoszenie i prezentację kandydatów na funkcję przewodniczącego sejmiku województwa lubelskiego. Proszę bardzo. Chciałem zgłosić w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości pana Michała Mławę na przewodniczącego sejmiku. Dziękuję. Czy są następne kandydatury? Proszę bardzo. Chciałem zgłosić panią Zosię Głownicę do trzech kadencji, wiceprzewodniczącą sejmiku w poprzedniej kadencji. Proszę bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Pani Mulawa mi też wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy mamy jeszcze zgłoszenia, czy na tym zakończymy zgłoszenie? Zamykam. Nie ma, tak? Zamykam listę kandydatów na przewodniczącego. Przechodzimy do realizacji następnych punktów. Proszę. Szanowni Państwo, musimy teraz powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłoszenie kandydatów do członków komisji. Ja też informuję, że osoby kandydujące na przewodniczącego czy funkcję wiceprzewodniczącego nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej. Czekamy na zgłoszenie do komisji. Proszę, czekamy na zgłoszenia do komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo. Chciałem zgłosić pana Marka Wojciechowskiego do komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Czy ma pan Marek Wojciechowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Proszę o następny kandydatury. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, może zgłoszę, żeby w ogóle dzisiejsza komisja miała taki skład jak komisja, która liczy głosy, czyli zgłaszam pana radnego Piotra Żebelskiego i pana radnego Krzysztofa Bojarskiego. Czy wyrażają zgodę? Pana wyrażam zgodę. Tak, wyrażam zgodę. Tak, tak. Przechodzimy do głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Kto z Państwa jest za składem komisji skrutacyjnej? Zdrowa. Marek Wojciechowski, Krzysztof Bojarski, Piotr Żebelski. Kto chce podnieść rękę i nacisnąć w systemie elektronicznym polecam. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć w systemie elektronicznym polecam. Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę i nacisnąć w systemie elektronicznym pole wstrzymuje się. Proszę sekretarza o poinformowanie o wyniku głosowania. 33 głosy za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że wybraliśmy komisję skrutacyjną w osobach. Przed chwilą czytamy. Proszę bardzo, pan radny Piotr Żebelski. Zgadzam się, zrobimy wszystkie rachunki. Czy ja zrobię, bo wszystko nam się zgadza, to możemy rozpocząć. Okej. Zarządzam 10-minutowe przerwy, komisja skrutacyjna się ukonstytuowała, a także przygotowała taki do głosowania. Pracuję, gdy jest już na sali. Stawiam więc obrady i chcę poinformować,
że komisja skrutacyjna jest gotowa. Kto ma do pracy? Kto został przewodniczącym?
Kontynuujemy. Pan radny Michał Mulawa. Pan radny Michał Piotrowicz. Pan radny Zdzisław Kotkański. Pan radny Mieczysław Ryba. Pan radny Piotr Żytelski. Pan radny Konrad Sebowski. Pan radny Sławomir Skwarek. Thank you.
Chciałabym pogratulować Wojciechowi Młodzieżowemu Koledze.
reprezentującemu nasz województwo. Jest to również osoba z mojego powiatu i z mojego byłego miasta. Które powie panu Michale, mam nadzieję, że poprowadzi nasz pan sejmik dla pożytku i naszego rodzaju województwa. Przekazujemy województwo w stanie świetnym po wyboru karta. Dziękuję serdecznie. Ja również serdecznie dziękuję i teraz odczytam uchwałę tej sprawy. Uchwała nr 1 łamane na 1 2017 roku w Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 913 z późniejszymi zmianami i paragraf 10 ust. 1 statutu województwa lubelskiego, dziennik urzędowy województwa lubelskiego z 2013 roku, pozycja 4029 z późniejszymi zmianami. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1 w głosowaniu tajnym sejmik wybiera Michała Mularę przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Serdecznie dziękujemy i prosimy przygotować się do objęcia. Zapraszamy. Pozostał nam jeszcze paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zapraszam. Szanowni Państwo, Wysoki Sejmiku. Chciałem serdecznie podziękować radnym za poparcie. Oczywiście przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego to ogromny zaszczyt, ale również odpowiedzialność. Chciałem podziękować wszystkim radnym, nie tylko tym 19, którzy oddali na mnie głos, ale wszystkim radnym. Chcę Państwu powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, żeby godnie reprezentować samorząd województwa lubelskiego, żeby godnie reprezentować Sejmik Województwa Lubelskiego. Jestem gotowy od Państwa do współpracy ze wszystkimi Państwa, także tutaj swoich kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego Platformy Obywatelskiej. Będę do wszystkich Państwa do dyspozycji wszystkich radnych. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za zaufanie, że Państwo wierzyliście. Przejdziemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Wiem, że jeden z klubów ma wniosek formalny. Prosiłbym w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości o ściśnienie do przerwy. Szanowni Państwo, zarządzam 10-minutową przerwę w obradach dzisiejszej sesji.